Cześć! Wiecie, co jest lepsze od jednej BMW M336? Dwie M336. Tak, to się dzieje naprawdę. Dzisiaj będę jeździł M3 z 94 roku. Ta jest z 95 roku. Obie są sprowadzone z Japonii z oryginalnym silnikiem M-Power, 286 koni, oznaczenie S50B30. No i tą moc, prawie 300 koni, poczuję dzisiaj na własnej skórze i jestem wręcz pewien, że będę w stanie przekonać właściciela do lekkiego poświrowania tym autem. Wszędzie skóra, pięciobiegowa skrzynia. Pokażmy jeszcze silnik, czyli to, co najważniejsze, serce samochodu się mówi. Ojej, pomożesz mi? Ło, panie. I tak wygląda 25-letni samochód. Podjeżdżam jeszcze na myjkę, żeby umyć samochód i lecimy. Jak to jeździ? Jak to się ślizga? Słuchajcie. Tu. Piękna sprawa. Patrzcie, ile dymu. Patrzcie, ile dymu. O kurde, o fuck. Patrzcie, tu chyba UFO wylądowało. Co to za tajemnicze kółka? Ja nie wiem, kto to zrobił. Podobno M3 to samochód, który nienawidzi niskich obrotów, dlatego będziemy go utrzymywać w tym przekonaniu. I już słyszycie, że coś tam, coś się święci. Za każdym razem mam to samo uczucie. Ja pierdzielę. Co za umiejętności? Co za samochód? To jest piękne! To jest po prostu piękne. Dziękuję, do widzenia. Temat zamknięty. Jak to jedzie? To pocisk jest. No bo dziękuję, jakim cudem to jest? Ja... Generalnie ten silnik ma fabrycznie 286 koni, ale na hamowni wyszło mu 320 czy jakoś tak. I wydaje mi się, że spowodowane jest to, to jest ta sama reguła jak w Nissanach GTR. Po prostu silnik jest konstruowany tak, że każdy wychodzi z inną mocą, a zazwyczaj jest to właśnie ta większa moc. I tutaj... Tutaj widać, no, że tutaj nie mamy małej mocy. Ten samochód został sprowadzany już z drobnymi zmianami na zasadzie gwintowanego zawieszenia, na zasadzie rozpórki. Pod maską ma też japoński tłumik dołożony, jak słychać. I sprawia to, że po prostu wrażenia z jazdy są jeszcze lepsze. Co będę mógł sobie na przykład teraz sprawdzić. Wyrywa, mocno wyrywa. Ja pierdzielę. No, jak widać, auto robi szał na mieście. Koleś z motocykla się chce ścigać. No, a propos motocykla, to ten samochód, poza tym, że już objeżdża te motocykle wszystkie, to ten samochód jest w dźwięku tak przypominający, silnik tak przypomina motocykl, na zasadzie tego, co teraz wam pokażę. Niesamowite. I 5 sekund do setki, to jest odczuwalne. Jak tu się kurźwa ślizga? Ja chcę to jeszcze raz zrobić. O! To było mocne.
co to jest za nowe samochody, nowoczesne auta w życiu nie dają tyle frajdy, nie są tak agresywne. Ja jeździłem na przykład M3 F80 z 2017, M2 F87 z 2017. Te auta są kocurami, naprawdę, ale te auta nie dają tyle frajdy z jazdy, co ta E36, bo to jest samochód, który nie ma żadnych zabezpieczeń, w sensie czujników i tak dalej. Tu jest tylko ABS i lecisz po prostu. I musiałem. I tym samochodem naprawdę jesteś w stanie wczuć się w niego na 120%. I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy film. Jak to leci do odciny. To jest bestia. Ja tą bestią dzisiaj polatam jeszcze wieczorkiem. A ile można? A wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.